Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek z serii Poradnik Gracza. Tym razem doradzać Wam będę zestawy w systemie 2.1, czyli zestawy posiadające dwa małe głośniki, tak zwane satelity, oraz subwoofer, głośnik niskotonowy, którego funkcją jest jedynie wydobywanie z siebie niskich tonów, czyli basów. Przewaga takiego zestawu nad zestawem 2.0, czyli składającym się tylko z dwóch głośników, jest taka, że ten dodatkowy subwoofer daje nam naprawdę potężne efekty dźwiękowe w postaci właśnie tego mocnego basu. Głośniki takie świetnie sprawdzają się do słuchania większości gatunków muzyki, do oglądania filmów też są rewelacyjne, ale oczywiście najbardziej przydadzą się graczom. Granie przy pomocy takich głośników zapewni Wam niesamowite, niezapomniane efekty. W tym odcinku zaproponuję Wam kilkanaście zestawów od siebie. Będą od takich bardzo tanich na każdą kieszeń do zestawów naprawdę drogich dla wymagających użytkowników. A ceny wszystkich zestawów sprawdzicie sobie w opisie filmu. Tak więc teraz już bez przedłużania rozpoczynamy poradnik. Zapraszam. Pierwsza kategoria to głośniki dla najmniej wymagających użytkowników, zapewniające co najwyżej dźwięk na podstawowym poziomie. Genius SWU 2.1200. Bardzo podstawowy zestaw głośników. Kosztuje niewiele, ale też za to otrzymujemy moc jedynie 6 W RMS łącznie. Subwoofer to tylko 2 W mocy grającej, za to wykonany jest z płyty MDF, dlatego nie możemy powiedzieć, że to chiński plastik. Nie zabrakło potencjometru regulacji głośności umieszczonego na subwooferze. Zestaw ten zaspokoi muzyczne gusta jedynie mniej wybrednych słuchaczy. Możemy go podłączyć pod komputer PC, telewizor czy odtwarzacz MP3. MediaTek 2.1 MT3325. Kolejne głośniki w cenie poniżej 100 zł. Ponownie polecany jedynie dla osób szukających podstawowego sprzętu. Zestaw ten cechuje się dość oryginalnym wyglądem. Subwoofer wykonany jest z płyty MDF, a łączna moc zestawu w porównaniu z poprzednim prezentowanym zestawem jest znacznie większa, wynosi 21 W RMS. Dzięki dodatkowemu elementowi do zestawu podłączymy także słuchawki i mikrofon. Przydatna funkcja. Element ten pozwala także na regulację głośności. Creative Inspire A250. Ciekawe głośniki w niewygórowanej cenie. Creative to firma znana z przyzwoitych głośników do komputera. Łączna moc zestawu nie powala, gdyż jest to jedynie 7 W RMS. Jednak zestaw ten posiada kilka ciekawych technologii polepszających jakość dźwięku. Dzięki temu jakość dźwięku jest przyzwoita. Subwoofer wykonano z płyty MDF. Zestaw posiada także pokrętło regulacji głośności umieszczone na jednej z satelit. Tracer Supreme 2.1. Ten niedrogi zestaw przyciąga wzrok przede wszystkim eleganckim designem. Obudowy subwoofera, jak i satelit, wykonano z płyty MDF, która wygląda jak prawdziwe drewno. Łączna moc zestawu to 26 W. Na odwrocie subwoofera znajdziemy 3 potencjometry. Regulację głośności, regulację basów oraz tonów wysokich. Logitech Z323. Jedna z najlepszych propozycji głośników w cenie poniżej 200 zł. Moc zestawu to 30 W, z czego aż 18 przypada na subwoofer. Oczywiście w obudowie z płyty MDF. Zestaw zapewnia szczegółowy dźwięk w obrębie 360 stopni. Znajdziemy tutaj także wyjście słuchawkowe oraz dwa dodatkowe gniazda RCA. Genius SWG 2.1 1250. Zestaw Geniusa posiada dość odważny gamingowy wygląd. Łączna moc zestawu jest dość duża, wynosi 38 W RMS. Z tego 20 W przypada na duży subwoofer. Zestaw ten posiada 4 elementy. Dodatkowy element posiada wbudowany wzmacniacz oraz potencjometry regulujące głośność i natężenie basów. Na panelu znajdziemy również wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonowe. Philips SPA5300. Futurystycznie wyglądające głośniki Philipsa zapewnią mocny dźwięk. Łączna moc RMS zestawu to aż 50 W. Subwoofer wykonano z płyty MDF. Na subwoofer przypada 30 W mocy, na satelity po 10 W. Zestaw posiada funkcję wzmocnienia basów oraz pilot przewodowy z regulacją głośności. Microlab 2.1 FC330. Microlab to jakość sama w sobie.
Zestaw 2.1 posiada moc RMS aż 56 W, zapewniający szczegółowy dźwięk wysokiej jakości. Obudowy wykonano z płyty MDF, a przy okazji głośniki posiadają elegancki, klasyczny wygląd. Na odwrocie subwoofera znajdziemy regulację natężenia tonów niskich. Co ciekawe, głośniki mają aż dwa gniazda wejściowe. Dzięki temu jednocześnie możemy podłączyć do nich dwa urządzenia. Edifier 2.1 M3300SF. Firma Edifier znana jest z produktów audio wysokiej jakości. Także w tym przypadku otrzymujemy elegancko wyglądający zestaw 2.1 z przewodowym pilotem. Moc RMS zestawu to 54 W. Przy zastosowaniu dwudrożnych głośników satelitarnych oraz 6,5-calowego głośnika subwoofera o siłę i jakość dźwięku nie musimy się martwić. Obudowy wykonano z wysokiej jakości płyty MDF. Pilot kablowy pozwala na regulację głośności. Edifier 2.1 C2XD. Ten model głośników firmy Edifier to już konkretna propozycja dla wymagających użytkowników. Subwoofer posiada moc 35 W i wyposażony jest w 6,5-calową membranę. Dwie satelity po 18 W każda świetnie uzupełniają zestaw. Ogromną zaletą zestawu jest łącze optyczne, umożliwiające podłączenie wielu urządzeń i przesyłanie dźwięków najwyższej jakości. Dzięki funkcji Intelligent Distortion Control, nawet przy wysokim poziomie głośności, dźwięk będzie szczegółowy i czysty. Wszystkie głośniki posiadają obudowy z płyty MDF. Dodatkowo otrzymujemy wyjście słuchawkowe i gniazdo AUX Logitech Z623. Mocą tego zestawu jest dźwięk z certyfikatem THX, dzięki czemu głośniki świetnie sprawdzą się w grach, jak i do oglądania filmów. Moc RMS zestawu to aż 200 W. Dzięki takiej mocy nagłośnimy spore pomieszczenie. Pomimo niewielkich wymiarów, głośniki zapewniają dźwięk wysokiej jakości. Nie zabrakło regulacji głośności, wyjścia słuchawkowego i gniazda AUX Edifier 2.1 S530D. Zestaw ten to wydatek około 1000 zł. Jednak jak się można spodziewać po firmie takiej jak Edifier, jest wart tych pieniędzy. Zestaw posiada elegancki, lecz nowoczesny design. W skład zestawu wchodzi specjalny element sterujący z wyświetlaczem, a także bezprzewodowy pilot. Najwyższej jakości membrana subwoofera ma aż 8 cali średnicy. Łączna moc tego niesamowitego zestawu to 145 W. Obudowy subwoofera i satelit wykonano z najwyższej jakości płyty MDF. Creative T4 Wireless. Ten zestaw zaspokoi wymagania najbardziej wymagających maniaków dźwięku. Na dodatek wyposażono go w bezprzewodowe satelity z audiofilskimi przetwornikami. Głośniki działają w oparciu o technologię Bluetooth, posiadają także funkcję NFC. Nie zabrakło także gniazd, chociażby optycznego i 3,5 mm mini jack. Zestaw posiada również wyjście słuchawkowe oraz regulator głośności. Otrzymujemy także pilot na podczerwień. Producent nie podaje dokładnej mocy zestawu, ale możemy podejrzewać, że jest niemała. No dobrze, moi drodzy, poradnik mamy za sobą. Jak pamiętacie z mojego kanału testów głośników 2.0 było troszeczkę, natomiast więcej było głośników Bluetooth oraz właśnie głośników w systemie 2.1 z subwooferem i w testach te głośniki po prostu wypadały w większości lepiej. Zdecydowanie polecam takie zestawy dla osób, które niekoniecznie preferują słuchawki, lubią właśnie mocny dźwięk, taki, który wypełni nam cały pokój, przy pomocy którego możemy podenerwować sąsiadów czy rodziców. Możemy przy okazji też przy pomocy takiego zestawu urządzić w domu solidną imprezkę. Tak więc zestaw taki jest wszechstronny, przyda Wam się do rozmaitych funkcji, a niektóre jak widzieliście mają także chociażby gniazdo na słuchawki, więc możemy mieć głośniki kiedy potrzebujemy, a jak chcemy pograć w słuchawkach czy obejrzeć film, nie ma problemu, podpinamy je i cieszymy się dźwiękiem już tylko dla siebie. Sam generalnie preferuję słuchawki, natomiast miałem już w swojej karierze kilka fajnych zestawów głośników, właśnie 2.1, przewinęły się też jakieś 5.1 oraz trochę głośników 2.0. No i po raz kolejny podkreślę, że te zestawy 2.1 wypadały naprawdę najlepiej. Tak więc to by było na tyle. Pamiętajcie, ceny wszystkich zestawów prezentowanych macie w opisie filmu. Tak więc warto tam zajrzeć, nie musicie szperać, szukać po internecie, tracić czasu. Oczywiście zapraszam Was do aktywności w komentarzach. Piszcie też, jakiego typu poradniki chcielibyście na moim kanale zobaczyć, co Was ciekawi. Jeśli poradnik Wam się podobał, zasubskrybujcie kanał, polećcie go znajomym. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!